Cześć serduszko, no buźka. Teraz ci opowiem o superpozycji wysokości. Nie ma czegoś takiego jak superpozycji, bo nie ma fizyki kwantowej, ale wysokości urojenia, do urojeń wysokości powiem pewną własność wysokości świata, powiem do tych urojeń wysokości. No, że superpozycja, że w wielu miejscach przebywa wysokości jeden przedmiot, przebywa w jednym miejscach naraz wysokości. No. To jakby mogli cię broić, że jest coś takiego jak superpozycja. No, a obecny filmik Boże Jehowa na ucha, oświetlę mój, to zrozumiesz wysokości, że wysokości, jak jest punkt wysokości ściany, jest punkt wysokości, to promień się rozchodzi na miliard wysokości stron, na miliard stron do tego punktu rozchodzi promień i do tego wysokości tak jest, a nie inaczej, a nie jest to superpozycja. Bo punkt na ścianie, widzisz wysokości z lewej strony pokoju, z prawej strony pokoju i na środku też widzisz ten sam punkt. To wydawałoby się wysokości, że on przybywa w wielu miejscach. Naraz wysokości, a nie, to światło się wysokości rozchodzi od tego punktu wysokości na wiele stron w pokoju twoim. I dlatego go widzisz wysokości. Tak to jest wysokości, a nie jest to superpozycja. Ale uroicie i to jeszcze nie mają wysokości, co ja tu opowiedziałem wysokości, ale to jakby to mieć spostrzeżenie, to by to powiedzieć wysokości, że przedmioty, każdy przedmiot ma superpozycję wysokości. Nie tylko chwarek elektron wysokości, ale każdy przedmiot ma superpozycję. No, buźka. No, w superpozycji chodzi o to, że wysokości elektron przebywa w wysokości w wielu miejscach wysokości. Bo się pojebali wysokości. Nie, że z różnego miejsca wysokości obserwują ten sam punkt wysokości. Tak masz obraz na ścianie, to widzisz go z lewej strony, z prawej strony, z góry, z dołu, go widzisz wysokości. Tak jakby przebywał w różnych miejscach wysokości, ten obraz wysokości. To im się pojebało wysokości, tylko zmieniają wysokości punktu odniesienia wysokości. I wysokości, z różnych miejsc wysokości widzą ten obraz, a nie obraz przebywa wysokości w różnych miejscach. Tak samo elektron wysokości. Nie wysokości on przebywa w różnych miejscach, tylko z różnych miejsc tylko się obserwuje wysokości. No i tak to wygląda w superpozycji. Więc wysokości nie przebywa wysokości elektron wysokości w kilku miejscach naraz wysokości, tylko wysokości jest wysokości różne miejsce obserwacji, jest różne miejsce obserwacji. I tak to wygląda. No i to całe zagadnienie superpozycji wysokości. Nic więcej tu zrozumieć wysokości. Tak samo jak widzisz kubek wysokości ten sam punkt wysokości na kubku widzisz z lewej, z prawej strony, z góry, z dołu, to wysokości, nie wysokości, kubek przebywa w wielu miejscach wysokości, że go widzisz wysokości, bo to elektron to tak nie widzieli, tylko takie domniemania mieli wysokości elektronów, wysokości, to uroicie wysokości, że przebywa w wielu miejscach, nie kubek przebywa w wielu miejscach, tylko też z różnej perspektywy patrzysz się wysokości na kubek, bo jest tak wysokości, że jak jest punkt wysokości, to od tego punktu wysokości na cały pokój wysokości promieniście wysokości, rozchodzicie miliardy wysokości promieni od tego punktu. No i ten jeden promień, jak pada na punkt, to on się rozwidla wysokości na miliony promieni. To by sobie na Boże Jehowa na ucha film oświetlę. To zrozumiesz, to tłumaczę. Któryś tam, ten pierwszy z góry wysokości film oświetlę. Nie te niższe filmy oświetlę. Ten pierwszy z góry wysokości film oświetlę. On jest tam wysokości chyba 30 z góry wysokości filmik oświetlę. No to sobie obejrz, to zrozumiesz. Na Boże Jehowa na ucha. No i to całe zagadnienie superpozycji. Jebnęło się wysokości, jebnęło mi się w czaszce wysokości, no że wysokości ten, że przyjemności, no a jak ten przebywa wysokości w wielu miejscach. Nie, to obserwator jest wysokości w różnych miejscach i widzi ten sam jeden punkt wysokości.